Cześć, witam z Puszczy. 5 września 2020 i dzisiaj mamy na tapecie palmę tropikalną. Palma nazywa się Dipsis decarii. Znalazłem taką nazwę polską, tłumaczenie rybi ogon. Jest to palma z Madagaskaru. Udało mi się ją zdobyć w ubiegłym roku. No, przyszedł czas na to, żeby dać jej większą donicę. I tak może kilka słów, jak ona wygląda i co dalej. Faktycznie te liście przy większych osobnikach kształtują się jak ogon od ryb, tak? I rzeczywiście są dość mocno rzucające się w oczy, atrakcyjne. U mnie ta palma rosła przez zimę w domu. Wystawiłem ją na wiosnę. No, wiosna tego roku była zimna i dostała w kość. Przypaliło ją słońce. Potem trochę tam przymarzła, chyba w którymś momencie. No, całe szczęście odbiła, potem wypuściła nowe liście. Dalej wypuszcza, jest tu jakiś też, który dopiero wychodzi. O, taka lufa. Wyciągnąłem już ją ze starej doniczki, która już była za mała. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Korzenie zdrowe, już wypełniały no doniczki tutaj. Na dole był żwir, ten żwir już usunąłem. No i przygotuję się zaraz do tego, żeby ją przesadzić do świeżej ziemi. Takiej mieszanki, którą mam przygotowaną. Jest tu co nieco obornika końskiego, ziemi leśnej, ziemi ogrodowej, różnych takich dodatków. Na dno doniczki sypię keramzyt, żeby odpowiednio tą palmę odwodnić. Dać jej powietrze tam od spodu również, żeby do korzeni dochodziło. A na końcu wyląduje w tej donicy. Także chwilę przerwy. Także roślina prezentuje się następująco. Zimę spędzi oczywiście w domu. Jest to palma faktycznie ściśle tropikalna i nie ma mowy, żeby nawet przymrozki jakieś znosiła większe. W przyszłym roku być może będzie ozdobą planowanego przeze mnie tarasu egzotycznego. Na razie jest niewielka, jak mniej więcej pół metra wysokości bez doniczki, ale zobaczymy, w tej większej donicy już będzie miała też przestrzeń dla korzeni. Mam nadzieję, że ten wzrost, który ruszy tutaj przede wszystkim wiosną, no będzie odpowiedni. Że nie tylko takie palmy, które w gruncie, nie tylko zimoodporne, mrozoodporne, ale również tropikalne. Czasami sobie sprowadzam, organizuję, no i dostarczają mi też przyjemność, kiedy widzę, że podejmują wzrost i cieszą oko. Dzięki. To chyba tyle.